Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Michalczyk, reprezentuję prywatną szkołę muzyczną numer 1 w Otwocku. Konkurs, drugi konkurs młodych instrumentalistów Sosnowe Nutki w Otwocku powstał z inicjatywy naszej szkoły oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. Pierwsza edycja, tak jak Państwu już wspominałam podczas przesłuchań, o mało co by się nie odbyła. Kilka dni przed zakończeniem wpływania kart i rozpoczęciem organizacji konkursu mieliśmy dosłownie kilka zgłoszeń, natomiast potem w sumie zgłosiło się do nas 50 uczestników. Natomiast ta edycja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy 100 uczestników, solistów, duety, zespoły kameralne z różnych szkół, ze szkoły muzycznej z Garwolina, ze szkoły muzycznej z Radomia, z Kozienic, Żeradowa, Wołomina oraz prawie wszystkie szkoły warszawskie. Także jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że ten konkurs Państwu się spodobał, że idea, pomysł na ten konkurs Państwo odebrali z takim wielkim zaangażowaniem. W tym roku patronatem honorowym objął Pan Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz starostwa powiatu otwockiego Pan Wrzonka. Zaczniemy dzisiejszą uroczystość koncertem laureatów. Mamy 4 kategorie konkursowe: dzieci w wieku 7-9 lat, dzieci 10-12 oraz 13-15 i ostatnia, 4. kategoria to są zespoły i duety kameralne, dzieci w wieku od 7 do 15 lat.